Siemanko moi wszyscy, witam serdecznie. Chcę tutaj powiedzieć po prostu, że problem jest bardziej złożony niż wygląda, bo tutaj jeden z użytkowników napisał mi pod moim filmem: zrób se formata i postaw Windowsa. Wiesz co, przyjacielu, to też nie rozwiąże problemów, bo w Windowsie to dzieje się mniej więcej to samo. Brak kompatybilności sterowników drukarek. Jak cytuję tu Microsoft, klikać do skutku! Czyli mamy na was wyjebane i przestańcie opisywać problem. No. Po prostu dupy im się nie chce ruszyć i tyle. Dalej. Ostatnio mierzyłem napięcia w zasilaczu. Zasilacz jest w moim starym komputerze z RX-em 580 sprawny. A te właśnie ten burdel z BIOS-em, który się dzieje obecnie, gdzie pokazałem, że on się wyłącza na sekundę i włącza z powrotem, to wynika po prostu z tego, do czego ja doszedłem w swojej błyskotliwej analizie. To doszedłem do tego, że po prostu BIOS UEFI no jest tak zaawansowany po prostu, że Linux nie do końca to ogarnia, co jest faktem. Po prostu według producentów płyt głównych on ma to wyprodukować, wgrać to, co trzeba, wyjebać na rynek, a jakiś idiota to kupi, to nas to nie obchodzi i potem jest gwarancja, żebyście z niej korzystali. A potem się kurwa dziwicie, że tyle płyt głównych idzie na gwarancji. No bo tak, tu cytuję siebie samego. Swego czasu strzeliło mi dioda prostownicza w zasilaczu Be Quiet Straight Power 11 650 W. No i co się stało? Be Quiet, zamiast wymienić tą diodę prostowniczą, to po prostu, wiecie co zrobił? Dał mi nowy zasilacz. Czym sami potwierdzili to, że generują elektrośmieci, a także zanieczyszczenie środowiska. No. Taniej by im wyszło wymienić uszkodzony podzespół, ewentualnie dwa, i danie klientowi z powrotem naprawionego urządzenia. Oni po prostu woleli wyjebać na złom i dać nowe. No tak, bo po co naprawiać? Kupujmy nowe. Planowane postarzanie produktu. Był taki film, Żarówkowiście Mniacze, polecam serdecznie. Dużo mówi o tym. Jak to było z telewizorami Samsunga, że wrażliwe podzespoły są tam umieszczane nad cewkami wymienników ciepła od różnych tam MOSFETów i tak dalej, co powoduje z czasem puchnięcie kondensatorów i ich wysadzanie w telewizorach Samsunga. Telefony Samsunga, Xiaomi, co tam jeszcze, różnych producentów, ogólnie nawet Apple'a, wybuchają, tylko że Apple o tym nie mówi. I stara, Apple to się, to jest najlepsze, Apple to się stara każdego, kto o tym napąknie, jakoś tam zadowolić, dając mu nowego iPhone'a, tylko żeby zamknął mordę. To samo robił swego czasu Samsung. Jak to było? Nie wiem, nie pamiętam. Note 7? Chyba było ten, który wybuchał? Ale to samo dzieje się w telefonach Xiaomi, Samsunga, Redmi, Oppo. Co tam jeszcze? No tych różnych producentów. No i to jest prawdą. No to się dzieje dlatego, że po prostu, słuchajcie, po prostu budowa tych baterii już jest tak zaawansowana, że obłąd to jest bardzo krótko. Tak samo jest z tymi najnowszymi płytami głównymi. Chodzi głównie o to, że na przykład ja podaję tutaj na swoim przykładzie swojej płyty głównej Z od Gigabyte'a Z490 Gaming X pod socket 1200, 32 GB RAM-u, procesor i9-10900, 10 rdzeni, 20 wątków, karta graficzna RX580. I ja to miałem na Windowsie, nawet są filmy z tego. I co się działo? Na Windowsie też się to pierdoliło niesamowicie. Używam słowa pierdoliło, bo normalnym działaniem nazwać tego nie było można. Co się działo? No zdarzało tak, że blue screeny wypierdalały. Czasem jak przez Windowsa wchodziłeś do BIOS-u, to w ogóle się nic nie wyświetlało, tylko czarny ekran. A jak podłączałeś urządzenie USB, to pokazywało nieznane urządzenie. Jak podłączyłeś paręnaście razy, to dopiero wykryło, że coś jest wykryte. No i różne tego typu problemy. Podłączyłem diody ARGB i się nic nie świeciło.
bo oczywiście BIOS się popierdolił i zrestartował wszystkie ustawienia. Wykonałem aktualizację BIOSu do nowszej. Chuja to rozwiązało. Przepraszam za przekleństwo, ale musiałem to użyć akurat w tym momencie. Nic to nie rozwiązało, bo problem dalej występował. No. Co tu jeszcze? Podłączyłem pompę, a ja dostałem od kumpla chłodzenie wodne, no i co? I kurwa, pompa się spaliła. Kurwa. No. No, więc uwaliłem węże od pompy, pompę wywaliłem. Mam tą chłodnicę, kiedyś się coś wykombinuję, żeby było lepiej po prostu. No i teraz przechodzimy do kwestii Linuxa. Po przejściu na Linuxa problemy z urządzeniami USB się skończyły całkowicie, ale zrobił się problem z BIOSem. BIOS nie zawsze chciał się dogadywać z Linuxem i mam wiele filmów, na których to widać po prostu. No, w wielu przypadkach po prostu klikałem Ubuntu rozruch i czarny ekran, komputer działał, nic się nie wyświetlało, ale to było sporadycznie. Po prostu pokazuję w ten sposób wam, opowiadając na swoim własnym przykładzie, że producenci sprzętu często mają dosłownie wywalone na użytkownika końcowego. Dla nich najważniejsze jest wyprodukować coś, nie dać do tego schematu, żeby nie dało się tego naprawić często, wypchnąć to na rynek, a jakiś łoś tępy to kupi. A że potem mu się zepsuje, odda na gwarancję, my mu damy nowe zamiast naprawiać. Albo urżniemy głupa, że nie da się naprawić. No. Właśnie na tym to polega. Planowane postarzanie produktu. Nie masz nic mieć naprawiane, ty masz kupować nowe. Zobaczcie, jak to jest z iPhone'ami. Dlaczego wam iPhone'a nie chcą naprawić, tylko proponują wam kupno nowego? To jest właśnie to. Czy wy dalej, ludzie, będziecie tępymi łosiami i będziecie wierzyć, że firmy chcą wam pomóc? Oni chcą waszych pieniędzy, a nie wam pomóc. Dla nich to możecie jak te lemingi wpierdalać się do przepaści. Im to koło dupy lata, szczerze mówiąc. I dlatego właśnie przechodzę na stację roboczą HP Workstation Z600, której BIOS doskonale współpracuje z systemem operacyjnym Linux. Czy to w wersji Red Hat Enterprises, czy w wersji Ubuntu. Działa. Powiem wam szczerze, macie filmik z tego u mnie na kanale, że jest to działa bajkowo. Nie ma żadnych problemów. Samo się ładuje doskonale. Dlatego wam to opowiadam, żeby rozwiązać problem. A co do technologii DLSS w kartach NVIDIA, to jest kurwa, przepraszam za przekleństwo, temat po prostu rzeka, niektórzy mówią, że to działa, niektórzy mówią, że nie działa. Ja dokopałem się do informacji NVIDIA, że oni dopiero nad tym pracują. Słuchajcie, to też jest to, że NVIDIA, zastrzeżone sterowniki, zastrzeżone technologie. Oni nie za bardzo, słuchajcie, chcą tych technologii wdrażać do środowiska open source. Tam trochę dla użytkowników Linuxa ASRock trochę robi i to muszę im przyznać rację. Dlatego ASRocka nie wymieniłem tam w swoim poprzednim filmie. Ale no niestety, inni producenci mają wała na Linuxa i tyle. Oni uważają, że użytkownicy open source to jest złotego świata. Windows. Słuchajcie, ale wy mi w komentarzach proponujecie format install Windowsa. A sami drzecie mordę na YouTubie, że wam w Windowsie to nie działa, tamto nie działa i tak dalej, i tak dalej. To więc sami sobie wbijacie siekierę w łeb w tym momencie. To ja właśnie uciekłem od Windowsa, bo miałem z nim gigantyczne problemy. I tylko po to, żeby teraz, będąc na środowisku open source, być szczęśliwym, bo wreszcie mam to, czego chciałem. Czyli spokój ducha. Nic się nie dzieje, nic nie wariuje. A że BIOS wariuje mi w komputerze, to tam mniejsza kwestia. Ważne, że to działa. Słyszeliście, pyknięcie pojedyncze, że wszystko good. Komputer się uruchamia normalnie. Po prostu coś nie za bardzo... jakiś podprogram rozruchowy Linuxa się dogaduje.
A zaraz sobie przyjdę i zaktualizuję gruba po prostu w Linuxie do nowszej wersji i to też może coś dać więcej. Bo raczej nie ujmie. Ale tak naprawdę to powiem wam właśnie szczerze, że chodzi głównie o to, że kurde, że właśnie powinna być współpraca właśnie pomiędzy producentami płyt głównych i innych podzespołów komputerowych, jak karty dźwiękowe, graficzne, pamięci RAM, dyski twarde i tak dalej, ze środowiskiem open source, z systemami, z deweloperami systemów takich jak Linux, Manjaro, Ubuntu, Gentoo, smaki linuxowe, czy tam smaki Ubuntu, Arch, KDE Plasma i tam jeszcze inni. Powinna być ta współpraca, a jej nie ma. No bo wiecie, Nvidia zawsze się wysra swoim sloganem: zastrzeżone technologie. AMD wspiera Linuxa. Tu do nich nic nie mam. Wspierają Linuxa, trochę tam technologii jest zastrzeżonych, no bo jest, ale najbardziej karty graficzne, które działają na Linuxie, to jest Intel. Intel totalnie mnie rozpierdolił. Powiem wam tak, mój kolega ma najnowszy sprzęt pod sokiet 1700, nie 800, bo jeszcze tego nie ma. Pod sokiet 1700, 14900 Intela i 9 ma, 64 GB RAMu, dysk na system Linux i tutaj 2 TB. No i kartę graficzną ARC A770 Intela. Włączone włączone Rysys Bar w BIOSie i powiem szczerze, u niego napierdalałem Cyberpunka i byłem zdumiony, że ten Cyberpunk zapierdala 1,5 razy lepiej niż u mnie. Dobra, kończymy.